Szanowni Państwo, witamy w Trójmiejskiej Ergo Arenie. Przed nami KSW 31. Czas na pierwszą walkę dzisiejszego wieczoru. Pierwszą walkę z karty wstępnej. A wystąpi w niej... The road to KSW Cage can be long and winding. For this hometown veteran, it took 7 years of prize fighting. Now ready more than ever and looking to make up the lost time. Ladies and gentlemen, here is Marcin Kułasz! Marcin Kułasz, Pirania Grappling Team. Wczoraj na wadze 103 kilo i 300 gram. Panie i panowie, powitajcie na KSW debiutanta, oto Marcin Kułasz. A jego rywalem będzie... For a man of this stature, being hungry for competition takes on a whole different meaning. Coming into his KSW debut, the 23-year-old plans to feast on his opponents. The Man Mountain from Poznań. Ladies and gentlemen, please welcome Jędrzej Maćkowiak! Town, south side, worldwide, cuz I rep that till I fucking die. One neck, two chains, one waist, two gats, one wall, 20 plaques, dudes pay, give me that. I am limelight, blueprint, five mics, go get his rhyme like, should have been signed twice. Most imitated, Grammy nominated, hotel accommodated, cheerleader prom dated, barbershop player hated, mom and pop bootlegged, felt like it rained to the roof caved in. Przypomnę, że na wczorajszym ważeniu zawodnik Anko z Zapasy Poznań osiągnął 116 kg 600 gram. Walka zaplanowana jest na 3 razy po 5 minut. Limit wagowy 120 kg. Sędzia pojedynku Piotr Maćkowiak. Panie i panowie, przed wami kolejny debiutant w okrągłej klatce KSW, Jędrzej Maćkowiak. Bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o wagę zawodników. Maćkowiak jest także wyższy od swojego rywala, jest młodszy. Przewaga warunków fizycznych, doświadczenie natomiast po stronie Marcina Kułasza. Kto z nich wykorzysta swoje atuty i zneutralizuje te największe rywala? O wiele mówiło się o tym, że Jędrzej Maćkowiak to zawodnik nowej generacji, zawodnik, który absolutnie namiesza w polskiej wadze ciężkiej. Dzisiaj przed nim zadanie, no trudne, bo Marcin Kułasz jest zawodnik zdecydowanie bardziej doświadczony, no ale taka rekomendacja, jak słowa Janka Błachowicza, Karola Bedorfa, no to całego teamu Ankosów
a że Jędrzej to naprawdę wielki prospekt, no musi działać w jakikolwiek sposób deprymujący na Jagodę. Czy będzie działało? Przekonamy się już za chwilkę. Odpalamy pierwszy pojedynek gali KSW 31. Maćkowiak w czarnych spodenkach, natomiast Gułaś białych i od razu nie będzie tutaj.